Słuchajcie, kto wygrał w siatko nogę? Zapraszamy was do oglądania. Nie zdradzimy, Krzysiu. Oglądajcie na kanale. A ja wiem, kto wygrał. Kto? Nie, nie mówimy. Oglądamy na kanale. Zapraszamy was na pojedynek, na nasz meczyk z trenerem Krzysiem. Słuchajcie, pojawiają się już opiekunowie, czyli pomalutku będziemy kończyć odcinek, dlatego że oni będą teraz za moment grupą pościgową. Będą... Cichutko, cichutko, piłkarze. Jak? Jeszcze mamy 7-10 minut. Ale piłkarze, nie psujemy odcinka, dobra? Na razie, hej, chłopcy, umowa. Cichutko, jeżeli będziecie o tym rozmawiać, Krzyś patrzy, to ja wletkę zabieram, dobra? Jeżeli... A kiedy dostanę słodkie? Okej, okay, tobie na razie zabierzemy, tylko dlatego, że w tym momencie, jeżeli będziecie rozmawiać, to zabierzemy wam to. Mamy 7 minut, chcemy zrobić odcinek, a wy nam przeszkadzacie, okej? Okay? Okej? Okay? Oddam ci po odcinku, dobra? Niech to będzie dla was nauczka i przestroga. Spróbujcie chwilę pobyć, dobra? Ja specjalnie was zaprosiłem na ten odcinek, dlatego że naprawdę bardzo was lubię, szanuję, kocham. Natomiast kiedy mamy malutko czasu, a chciałbym dużo zrobić w tym odcinku, jest mi ciężko, kiedy oni są bardziej aktywni jak zawsze, o tak bym powiedział. Dlatego że jak wiecie, nasi wspaniali piłkarze mają poziomu adrenaliny troszkę więcej od przeciętnych ludzi. W związku z tym oni są dzisiaj po porannym rozruchu, zgadza się? I po dwóch treningach. I dalej są żywi, zaraz idą na podchody. Kochani, po trzech. Teraz powolutku będziemy przechodzić do właściwego sedna odcinka. Najpierw buty, czy najpierw Liga MLM? Buty! Dobra, czyli w takim razie tak. Adam miał swoje 3 minutki, powiedział wam, że będą otwierane saszetki MLS Major Soccer League i zrobimy to. Specjalnie dla was otworzę, jeszcze nie Adasiu, trzymaj się chwileczkę. W pierwszej kolejności otwieramy buty. Słuchajcie kochani, powiem wam króciutką tylko historię. I teraz po to wziąłem ze sobą tutaj laptopa. Posłuchajcie kochani, a ja w dwóch słówkach, dobra? Jest taka firma w Wisełce, nazywa się Polisport. Kto z was jeździ na nartach albo snowboardzie? Słuchajcie, spora grupa ludzi. To tym bardziej was zapraszam na tą stronę, dlatego że oni mają sklep w Wiśle w górach i w bardzo tanich cenach sprzedają świetne rzeczy. Dla przykładu, kochani, te buciki, które tu widzicie, one mają katalogową cenę około 170 zł. Myśmy za to dali niecałe 70 zł. Słuchajcie, buty pierwszego gatunku Nike, tak. I teraz w związku z tym, że udało nam się tanio to kupić, od was, kochani, było sporo zapytań, nasi widzowie, gdzie my to kupiliśmy, to po naszej interwencji, zobaczcie, ja wziąłem ze sobą laptopik, przypominam dla naszych młodych widzów, bo wam już, kochani, we wstępie pokazywałem, zasnął nam komputer, już go budzimy, halo, halo. Firma Polisport z Wisły, kochani, wspaniały pan Zbyszek, któremu serdecznie dziękujemy oraz serdecznie dziękujemy Rafałkowi, bo to u nich kupiliśmy na aukcji Allegro, zobaczcie, te właśnie budki za 69 zł. I teraz słuchajcie, kochani, w związku z tym podaję jeszcze adres strony i Facebooka Polisport, nazywają się Poli Wisła na Facebooku i mają jeszcze, słuchajcie, stronę sportową www.sklepolisport.pl. I to ta właśnie firma, słuchajcie, zrobiła dla nas prezent i teraz chcieliśmy się z wami tym prezentem podzielić, podziękować panu Zbyszkowi. Mamy tutaj, słuchajcie, dwie pary butów, bo tak się złożyło, że troszkę strasznie szybko nam ten Gutek rośnie. Gutek, co ty podjadasz, że tak rośniesz? Słuchajcie, ile już mamy wzrostu, Gutek? Mamy już 1,5 metra? 1,50 m mamy, nie? Słuchajcie, mamy. No Gutek nam porósł, słuchajcie, 1,50 m. Buty też nam, kochani, się zmieniły. Ja teraz tylko się zainstaluję na statywie i patrzymy, co tam w środku jest. Ja mniej więcej wiem, co tam jest, jeżeli chodzi o... słuchajcie, tak żebyśmy się wszyscy widzieli. Ja wiem dokładnie... czekajcie. Ja wiem dokładnie, co tu w środku jest. Poproszę te nożyczki. Ale ja wiem tylko... Ale ja wiem tylko, słuchajcie, z... z monitora, z komputera. Natomiast jeszcze troszkę, panowie, dobra? Są tu dwie pary butów. Słuchajcie, będziemy zgadywać. Tutaj są Nike i Adidas. I teraz słuchajcie, pomalutku. Kto myśli inaczej? Kto ręka do góry, nikt nic nie mówi. Tylko jeżeli, jak myślicie, czy Nike to turfy, czy buty... Nie, nie, to jak wiesz, to nie mów. To właśnie chodzi o to, ci, co nie wiedzą. Kto nie wie? Dobra, ci, co wiedzą, nie odpowiadają. Czy Adidasy to turfy? Nie. Jak myślicie? Tak. Kto myśli, że turfy to Adidasy? Ja. Patrzcie, ci myślą, że turfy to Adidasy, czyli kto myśli, że Nike to turfy? Słuchajcie, to oni chyba wszystko wiedzą.
Ja nie wiem. Myślę, że poszła informacja w pokój. Słuchajcie, ja nie wiem, ja wiecie, pierwszy widziałem. Wiecie dlaczego poszła? Dlatego, że właśnie wspaniały Zbyszek i Rafał, właściciele firmy Polis, właścicielem jest pan Zbyszek, pan Rafał, jego prawa ręka. Oni nam wysłali do wyboru 4 buty, żebyśmy się określili, jaka linia nam się podoba. I w tym momencie pokażemy wam, jaka niespodzianka do nas spadła. Uwaga! W takim razie, co najpierw, turfy czy korki? Adidas! Dobra, zaczynamy od turfu. W związku z tym, że oni wszystko wiedzą, kochani, to zaczynamy... Zaczynamy od turfów. Turfy mamy Adidasa. Muszę wam powiedzieć, że katalogowa cena tych butków widzieliśmy, że około 260 zł. Natomiast u nich w zakupie można to kupić za naprawdę ułamek tej ceny. Dlatego zapraszamy was, lećcie do tego sklepiku szybciutko. I mało tego, proszę pisać hasło FC Szabełki. Dostaniecie jeszcze specjalną upust na takie hasło. Jeżeli będziecie chcieli u nich zrobić zakupy drogą mailową, telefoniczną, to wystarczy powiedzieć, że FC Szabełki, co to jest FC Szabełki? Strona. Strona, to jest nasz kanał. Jeżeli tak powiecie, to na to hasło dostaniecie jeszcze od nich rabat albo miłą niespodziankę. Bo teraz uwaga, no właśnie rozpoczynamy. Te turfy nasze wyglądają tak, ładne? Tak, pięknie. Słuchajcie, wszyscy mówią, że piękne, proszę bardzo. Niespodzianka, nie ma turfów. Jest niespodzianka, kochani, mamy niespodziankę. Jesteście niesamowici, panowie. Ja 16 jestem w Szczyrku, jak wiecie, a Wisła od Szczyrku jest 10 km, także na 100% odwiedzimy ten sklep. Wpadajcie na kanał, zobaczycie, jak ten sklep wygląda na żywo. Będziemy u właścicieli i przybijemy sobie piątkę. Słuchajcie, niespodziankę zobaczymy na koniec, ok? Ale tu się dzieje. Ja wiem, co tam będzie. Zobaczymy niespodziankę na koniec. A teraz uwaga, panie i panowie, mamy Adidas. Ta-da-da-dam, proszę bardzo. Takie Adidaski, kochani, Adi Nova. Adi Nova, tak to wygląda. Słuchajcie, panowie, naprawdę przepiękne dzięki. Buty pierwszego gatunku. Słuchajcie, ceny u naszych przyjaciół w Wiśle są niewielkie, ponieważ to są buty tak zwanej outlet, czyli końcówki serii. Słuchajcie, to nie są buty trzecich, czwartych, piątych gatunków. To są pierwszogatunkowe buty, ale uwaga, kochani, jest jeszcze też zła wiadomość. Buty kosztują 3-4 razy taniej jak w katalogu, ale nie są wszystkie numery dostępne. Bo oni nie mają pełnej numeracji z racji tego, że to jest outlet, czyli końcówki serii. I teraz, jeżeli podacie, jaki macie na przykład numer buta, to oni wam powiedzą, że takie, takie, takie posiadają. Nie? Fajne? Tak, super. Słuchajcie, robimy pierwszą przymiarkę buciu, czy numer jest trafiony. Trzymaj, jednego będziesz miał turfa, a drugiego będziesz miał korki. Także zaraz zobaczymy tylko, kochani, czy trafiliśmy z numerem. Gutku, masz prawą na turfika. Słuchajcie, panowie, jeszcze raz naprawdę ogromne dzięki. Słuchajcie, to nie tylko panowie, dlatego że tam również wspaniałe panie pracują w tej firmie. Całą firmę wam serdecznie pozdrawiamy. Jeszcze raz pięknie dziękujemy. Teraz idziemy, kochani, do korka. Butek. Co? Za 2 lata albo 3. Za duże? A stań normalnie. Słuchajcie, no... Numer numerowi nierówny, ale numer, kochani. No mamy znowu buty na za 2 lata, jak to Butek mówi. No piękne butki, aż szkoda, że takie duże. A to jest numer, uwaga, 37 1/3. Słuchajcie, kochani, to ja nie mam pojęcia, dlatego że kupiliśmy 36. Gutek, dzisiaj 37,5 trenowałeś, tak? Słuchajcie, no zobaczymy. W każdym razie, dobra, jest turfik. Jest turfik. Słuchajcie, znalazłby się chętny, nie? Tym ja 36. A fajne, ładne? Tak. Ładne? Mam podobne. Ładne, klasyczne. Proszę bardzo, parnik ma podobne. Ja lubię czarny. Słuchajcie, dobra, mamy czarne turfiki. Słuchajcie, ja myślę, że ten rok, dwa to jest przesadzone. Ja myślę, że na jesień, bo Gutek jest cały czas w fazie wzrostu. Te buty, które masz na sobie, to jest 38 w ogóle. Ale tu jest fajnie, uwaga. Powiem wam szczerze, że tutaj jest coś pięknego. Tutaj jest coś pięknego, kochani. Merkuriale. A już przeczytaliście? Merkuriale piątki. Słuchajcie, jacy oni są sprytni i sprawni. Ale najpierw pokażę wam, a potem im, dobra? Robimy odwrotnie. Wygląda to tak. Słuchajcie, proszę bardzo. Taki prezent, kochani, od firmy Polisport. Jeszcze raz wam naprawdę przepięknie dziękujemy. Uwaga, gotowi? Jesteśmy. Butek! Jak to wygląda? O, ja mam takie same.
Tak? Super, Natanek. Jak to wygląda? Fajowe, nie? Słuchajcie, i podobna historia, katalogowa cena. Podobna historia, kochani. Katalogowa cena bardzo wysoka, u nich bardzo, bardzo tanie. Dlatego ja nie chcę w tej chwili kłamać, ale bo widzieliśmy ceny tych budków. Natomiast uwaga, Gutku, robimy próbę. Prawy chcesz? To jest lewy. Słuchajcie, to jest prawy. I co to są merkuriale? Tak. Słuchajcie, to są merkuriale Nike Junior Sport. Mamy takie ładne merkuriale. Słuchaj, aż żal na Orlik zabrać, nie? Dwie gry i po nich. Chyba na Orlik nie pójdą, nie? Ale na Orlik są turfy. Dadzą radę. Proszę, Gutku, próba. Mogę turfy zobaczyć? Tak, zaraz na spokojnie zobaczycie, włączymy kamerkę.